ukraińskiej. W tej chwili tam przebywa zaledwie 300 osób. W największym momencie napływu uchodźców praktycznie nie ma ludzi. Ale chcemy Państwu pokazać, jak ta hala wygląda i jak to zostanie. Które nie wchodziły do hali, które oczekiwały na podjęcie przez rodziny, znajomych, którzy już oczekiwali na ich przyjazd. Hala w tej chwili zabezpiecza podstawowe potrzeby, dodatkowo całość, wspiera bardzo szeroko wolontariat. Jest to małe Pani, tutaj była to ok, zaraz udało się. Natomiast jakby sami decydują, że mieliśmy kilka tysięcy osób, to rzeczywiście no tych przestrzeni wolnych praktycznie nie było. To było 12 rzędów dłużej. Coordinated by soldiers. Second one is for volunteers who just provide support for us. They just bring ready to eat meals. So you have to register to go? Yes. Or you need immediately to pass? I have all numbers of people who just came and left this place. No, it's unofficial. Możemy porozmawiać z kimś, kto chce wyjechać za granicę. Ja chcę to jest problem. То есть вы предлагаете здесь выезд в Берлин, да? Да. А есть сколько человек у вас? 15 people are on the way straight to Peine. It's a small city near Berlin in Hanover. Pellet. So about two LKW. And yes, I didn't sleep the last 10 days. And so how many places do you have? How many people? We have places people? For about 50 people, for 47 people. Okay. It's one bus basically. Yes, yeah. Yes, yeah. Sure. Mm. Не, я вижу, что волонтеры. Ну, кого отправить? Luna, это камера. Камера.
Warszawa.